Mogłoby się wydawać, że w literaturze było już wszystko. Katarina Ingelman-Zundberg udowadnia jednak, że nie. Stworzyła szajkę seniorów, którzy kradną, biorą w niewolę i wszystko w dobrej wierze. Są takimi Robin Hoodami, bo przecież okraść bank czy ukraść obraz z Muzeum Narodowego w Sztokholmie to nic trudnego, a warto pomóc potrzebującym. Zapraszam serdecznie na rozmowę ze szwedzką pisarką, która jeszcze chwilę temu była w Polsce. Proszę powiedzieć, jak w ogóle doszło do tego, że zaczęła Pani pisać książkę, której bohaterem jest szajka seniorów? Två saker. Först var att jag blev så arg. Były tak naprawdę dwie rzeczy. Chciałam napisać książkę typu feel good, żeby wszyscy dobrze się poczuli po przeczytaniu takiej książki. A z drugiej strony chciałam pokazać krytykę, jak wygląda życie seniorów w Szwecji i w ten sposób chciałam połączyć te dwie sprawy. För fängelse i Sverige på den tiden, där har fångar det bättre än äldre på hemmen. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że bohaterowie pani książki to tacy współczesni Robin Hoodowie, którzy zabierają bogatym i oddają biednym? Tak, dokładnie jest tak, bo jeśli w społeczeństwie nie działają takie rzeczy jak opieka nad osobami starszymi, jak szpitale, no to trzeba właśnie zabrać tym bogatszym i dać tym biedniejszym, żeby takim instytucje jak szkoły, szpitale mogły dobrze funkcjonować. Także tak, to są współcześni Robin Hoodowie. Stora och viktiga Robin Hood faktiskt. W jakich sytuacjach życiowych wymyśla Pani pomysły, w jaki sposób dochodzi do kradzieży, na przykład kradzieży obrazów z muzeum w Sztokholmie, czy to z Grand Hotelu, czy to przeniesienia bohaterów do Las Vegas i wpadnięcia w macki szajki motocyklowej, to Pani robi, nie wiem, wstaje Pani i myśli, oho, zrobię to dzisiaj tak albo inaczej? I det här fallet var att jag var nybörjare som bok. No tak, musiałam się w pewnym stopniu stać kryminalistką i myśleć w ten sposób. Także jak byłam w Grand Hotelu, myślałam o bogatych gościach, którzy mają różne drogie gadżety, które można by było im ukraść. No ale potem okazało się, że potrzeby tak naprawdę są większe, więc może warto wybrać się do Muzeum Narodowego i stamtąd ukraść obrazy. Pensionärsligan ville komma för att få det bättre. Så då måste jag gå till Nationalmuseum och köpa dyrare saker. W trzeciej książce dochodzą do wniosku, że tak naprawdę te pieniądze, które do tej pory okradali, to tak naprawdę tylko kieszonkowe, które nie wystarczy. Dlatego muszą wpaść na coś znacznie poważniejszego, na przykład obrabować banki, bo tak naprawdę zapotrzebowania są coraz większe. To są szkoły, uniwersytety, szpitale i tak dalej. No i tak wpadają na pomysł, co zrobić, żeby więcej pieniędzy ukraść. No i może tutaj zapolować na kapitalistów i starać się znaleźć tych, którzy są oszustami podatkowymi. Może w ten sposób dostaną więcej pieniędzy. O, där finns de riktigt stora pengarna. Jeżeli chodzi o liczbę książek, ile pani docelowo zamierza napisać? Na razie to jest trylogia. Chcę, żeby w tej trylogii każda kolejna książka była coraz lepsza. Jak skończę tą trylogię, pomyślę nad nowym pomysłem, no ale to są dopiero plany na przyszłość. Ja har inte beslutat ännu, men jag har många idéer.